Panu naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry, pokój Boży. Tak ostatnio byłem na grzybach w lesie, tak szedłem i rozmyślałem sobie o tym, że jak człowiek tonie, często mówią, że tonący to się brzytwy chwyta. Jak człowiek tonie i jest ratownik, to często jest tak, że nie dopuści, żeby ten człowiek się wszczepił tego ratownika, bo razem mogą się utopić. Ale tak sobie rozmyślałem, czy my, skoro ratował nas Jezus Chrystus, czy my tak mocno się Go trzymamy? Czy tak bardzo mocno się trzymamy, żeby nie utonąć, żeby nie wrócić z powrotem w te rzeczy, żeby nie stracić tego najcenniejszej sprawy w naszym życiu, to jest zbawienia i życia wiecznego. I też abyśmy o tym pamiętali, bo z biegiem lat gdzieś te więzy się rozluźniają. Z biegiem lat, gdy chodzimy z Jezusem Chrystusem, pozwalamy, folgujemy sobie coraz bardziej w różnych sprawach i może się okazać różnie w naszym życiu. Ale właśnie dzisiaj też chciałem powiedzieć o pewnej rzeczy. Łańcuch jest na tyle silny, na ile jest najsilniejsze, najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu. Słowo Boże mówi o tym, może zacznę czytać, to jest z listu do Efezjan, 4 rozdziału. Może przeczytam od 10 do 16 wersetu. Ten, który wstąpił, to ten sam, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Widzimy, Słowo Boże mówi o tym, że jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako jesteśmy ciałem, jako stanowimy jedno. Myślę, że każdy lokalny zbór, z jednej strony cały Kościół jest jako jedno ciało, ale też i każdy lokalny zbór chrześcijański, dzieci Bożych, jest tym też jednym ciałem. I chodzi o to, aby gdy patrzymy na swoje ciało, gdy nas coś boli, idziemy do lekarza lub stajemy przed Bożym obliczem i modlimy się, aby przyszło Boże uzdrowienie. I często, i to jest właściwe, i to jest dobre. Ale gdy popatrzymy na Kościół, zobaczyłem, że tak często jest w naszym życiu chrześcijańskim wielka obojętność. Patrzymy tylko, jak to często mówią takie przysłowie, że mój dom z kraju, nie? A resztę nieważne, nie? I nie interesuje nas, co się dzieje u innych. Jesteśmy zainteresowani tylko naszym powodzeniem, czy to duchowym, chwała Bogu, i czy materialnym, czy innym, a już nie patrzymy na tych, którzy żyją wokół nas. Mówię tutaj o chrześcijanach, mówię o braciach, mówię o siostrach, ale Słowo Boże właśnie zachęca nas do tego, bo gdy będziemy czytać, zobaczymy, że zakon Chrystusowy. Ja nie mówię o tym zakonie, przez który jest poznanie grzechu, ale zakon Chrystusowy po prostu jest wypełnieniem właśnie tego, co Słowo Boże, do czego nas zachęca, to jest wypełnieniem zakonu Chrystusowego. Ale właśnie jesteśmy tym jednym ciałem. I gdy boli jedna część ciała, no może ja mówię często, że Kościół chrześcijański to jest na ciągłym tym, środkach uśmierzających ból, bo widzimy, że ktoś upada. Widzimy, że dzieje się źle, a my nic z tym nie robimy i mówimy często dobrze, że to nas nie spotyka i czekamy, aż ktoś upadnie. Ale to ma wpływ na nasze życie.
jako społeczności, jako Kościoła, ma to wpływ na nasze życie. I później jest, jak mówiłem, taka jest społeczność, jakie są najsłabsze ogniwa w tej społeczności. I ważną rzeczą właśnie jest, tutaj Słowo Boże mówi o tym, że jesteśmy tym ciałem, że jest nawzajem się zasilamy. Ale jeżeli coś szwankuje w tym ciele, to nie ma właściwego wzrostu. Nie ma tego, czego Bóg od nas oczekuje. I później, gdy czytamy dalej, może w liście do Galacjan przeczytamy ten 6, 1 i 2 werset, Słowo Boże mówi tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Mówimy tu o tym zakonie Chrystusowym, o tym zakonie miłości. Nowe przykazanie daję wam, abyście się nawzajem miłowali, bo Słowo Boże mówi, Pan Jezus dał to nowe przykazanie. I mówi o tym, że przez to, że jeżeli zaczynamy nosić brzemiona jedni drugich, przez to wypełniamy zakon Chrystusowy. A gdy tak popatrzymy na nasze życie, często, no tak, gdy ktoś poprosi na modlitwę w społeczności, pomodlimy się. Ale czy w domu, gdy Bóg ci kładzie kogoś na serce, gdy o kimś rozmyślasz, czy modlisz się, czy wołasz za nim do Boga, czy pragniesz Jego powodzenia, czy pragniesz, aby Bóg uczynił to, czy stajesz w wyłomie, jak Słowo Boże mówi wielokrotnie, nie było nikogo, kto by stanął w wyłomie. Czy stajesz w wyłomie za bratem, czy stajesz w wyłomie za siostrą. To jest ta wzajemna miłość. To nie tylko zewnętrzne rzeczy, ale właśnie, że poświęcamy czas na to, aby jedni drugich brzemiona nosić. Oczywiście też Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy często napomnieli takiego, czy żebyśmy, ale też abyśmy uczynili to we właściwy sposób, bo jeżeli podchodzimy to tak troszkę z góry, to i my sami, Słowo Boże mówi, będziemy doświadczeni w tym samym. I w ten czas się okaże, na ile my jesteśmy zwycięzcami. Czy też popadniemy może w te same rzeczy. Jakub w 5 rozdziale swojego listu pisze właśnie też o modlitwie. I pisze w piąty rozdział od 18-19 werset. Potem znowu modlił się niebo i wydało deszcz, to mowa o Eliaszu, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś pośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Czyli Słowo Boże mówi tutaj, wcześniej jest mowa o mocy modlitwy. Jest mowa o tym, i tu o Eliaszu też jest mowa o mocy modlitwy. I tutaj też dalej jest, jeżeli widzisz, to często my, nie wiem, może już tak nie podchodzimy w naszym życiu, ale czekamy, a jak upadnie i mówi, ja wiedziałem, że to się w jego życiu stanie. Ja wiedziałem, że tak będzie. O, to grzesznik taki czy inny i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli widzimy, ale Słowo Boże mówi całkiem inaczej, zachęca nas, mało tego modlitwa, mało tego zakryje mnóstwo grzechów, ta miłość. Czy Bóg to w jakiś cudowny sposób uczyni? Tak samo Jan pisze w swoim liście, 1 liście, a w 5 rozdziale pisze, to jest od 13, trzeci, znaczy się Jan 5, od 13 wersetu i niżej. Napisałem wam, którzy, bo to jest, często bierzemy, wyrywamy pewne rzeczy z kontekstu, ale Słowo Boże tu mówi o, w kontekście przeczytam ten cały ten fragment. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o taki mówię, aby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden tych, który się z Boga narodził, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, szczerze
go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złym. I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych proroków. Ale właśnie ten fragment Bożego Słowa, który mówi o tym, że o cokolwiek Go prosimy zgodnie z Jego wolą. I my myślimy, że to dotyczy tylko tych rzeczy, które my potrzebujemy w naszym życiu, do codziennego życia, które my potrzebujemy, aby nam się powodziło i tak dalej. Ale Słowo Boże tutaj, gdy czytamy dalej, następny fragment mówi o tym, aby się modlić za braci, za siostry, aby się modlić za tego, kto ma problem z różnymi rzeczami w swoim życiu, z grzechem, aby się modlić za tego człowieka, aby Bóg go wybawił. Jeżeli się modlimy, a jest to Bożą wolą, aby nikt nie upadł, aby wszyscy doszli do końca, wiemy, że Bóg wysłucha, wiemy, że Bóg okaże łaskę, wiemy, że Bóg okaże miłosierdzie i uczyni to, o co go prosimy i uratuje tego człowieka. Dalej w liście do Rzymian jest napisane, może przeczytam najpierw 8 rozdział, w 8 rozdziału 13, 34 werset 8 rozdziału. Jest tu mowa o Panu Jezusie, i też mowa, że nikt nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Jezusie. I tu jest napisane Chrystusie, którą Bóg okazał nam w Nim. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież stawia się za nami. On stawia się za nami. I cieszymy się, że mamy takiego wspaniałego orędownika. Cieszymy się, że On stawia się za nami każdego dnia, każdej chwili. Gdy upadniemy, gdy przychodzimy z wyznaniem, Chrystus Pan stawia się za nami przed Bożym obliczem. A wstępując w ślady Jezusa Chrystusa, gdy czytałem wcześniej, aż wszyscy dorośniemy do pełni wymiarów chrystusowych, w liście do Efezjan 4 rozdziale jest zapisane, czyż my również patrząc na naszego Pana i Zbawiciela, na naszego Mistrza, patrząc na Jezusa Chrystusa, nie powinniśmy podobnie postępować, stawiać się przed obliczem Jezusa za innymi, za tymi, którzy są wokół nas. Ileż to razy my upadniemy, ileż to razy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i prosimy Go o przebaczenie, prosimy i On stawia się przed Bożym obliczem za nami. To tym bardziej patrząc na to, jacy my jesteśmy, abyśmy też wiedzieli, że inni też mają problemy, inni też mają kłopoty, aby się stawiać jedni za drugimi, a nie czekać, aż ktoś upadnie lub nawet odpadnie. No i przechodzimy, bo zobaczyłem, że też jednym ze znamion czasów ostatecznych jest taka znieczulica. W ogóle w świecie jest coraz bardziej, ludzie są coraz bardziej nieczuli na nieszczęście innych ludzi. Są coraz bardziej nieczuli na to, co się dzieje wokół nich. Nie są zainteresowani tym, aby mi się dobrze działo. A gdy się źle dzieje, coś się tragicznego w moim życiu staje, to oczekujemy, że ktoś będzie nam współczuł, że ktoś nam okaże miłość i tak dalej, i tak dalej. Ale sami, gdy inni przeżywają te rzeczy, nie ma tego w naszym życiu. I ta znieczulica tego świata przenika często do chrześcijaństwa. Przenika do chrześcijaństwa. I w liście do Rzymian w 15 rozdziale, pierwszy po trzeci werset jest zapisane takie słowo. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Widzimy, tutaj jest napisane o tym, w jaki sposób mają podchodzić i przykład jest podany też Jezusa Chrystusa, że nie miał upodobania samym w sobie. Ale gdy tak popatrzymy na nasze życie, nasze życie chrześcijańskie, nasze potrzeby w większości kręcą się wokół nas. 90% czy nawet może więcej procent modlitw, które zanosimy, dotyczą naszego życia, naszych najbliższych, a może jak czasu starczy albo są chęci, to może pomodlimy się jeszcze za kogoś. Może tam gdzieś daleko, za chrześcijan prześladowanych, chwała Bogu, że się modlimy, ale za brata
który siedzi obok ciebie, może ma problemy, ty wiesz o tym i ty nic z tym nie robisz. I ty nic z tym nie robisz. Siedzisz i patrzysz, czekasz, aż upadnie. Tylko jak mówiłem na początku, ty nie wiesz, że to przyniesie i dla twojego życia szkodę. Ty nie wiesz o tym. A Słowo Boże mówi, przecież jesteśmy członkami jedni drugich. Słowo Boże w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o tym, że jesteśmy, że w jednym ciele są różne członki. Różne i wstydliwe, i słabe, i takie. Ale gdy popatrzymy na swoje ciało, no to człowiek, który jest masochistą, to znaczy zadaje sam sobie ból. To jest człowiek jakiś zniewolony już raczej, ale normalny człowiek dba o swoje ciało. Normalny człowiek, gdy coś zaczyna się dziać, siostry, żeby były piękniejsze, czy bracia, może też różnych kremów używają i tak dalej, dbają, higiena, ważna rzecz i wszystkie rzeczy ważne. Dbamy. A o to, że jesteśmy częścią ciała Jezusa Chrystusa, że jesteśmy częścią danej społeczności, już tutaj mniej jesteśmy zainteresowani tym, aby myśleć o bracie, aby myśleć o siostrze. Dlatego dzisiejszego poranku chcę was zachęcić do tego, jak Słowo Boże mówi, przez to będziemy wypełniać zakon Chrystusowy, aby poświęcić czas na modlitwę za brata, za siostrę. A jeżeli ty będziesz stawiał się do dyspozycji, aby stanąć w wyłomie przed Bożym obliczem, to Bóg ci już da, powie, za kogo się modlić. On położy tobie na serce, aby się modlić za tą czy za tą osobę, aby być uratowany. Oczekujemy Bożej działalności w naszym zborze, w naszej społeczności. Oczekujemy, że Bóg będzie objawiał swoją moc i swoją chwałę. Ale najpierw trzeba uleczenia ciała Jezusa Chrystusa. Najpierw trzeba, aby Kościół był silny. Siłą Bożej miłości, siłą tym, że będziemy zwycięzcami. Wszyscy, nie tylko ci, którzy stoją tu, czy żyją tam, ale abyśmy wszyscy byli zwycięzcami. Chodzili przed Bożym obliczem świętości i czystości. Łańcuch jest na tyle mocny, na ile jest najmocniejsze, najsłabsze ogniwo. Abyśmy o tym wiedzieli. Jeżeli brat będzie upadał, czy siostra będzie upadała, to cały zbór ponosi na tym szkodę. Bo jesteśmy ciałem. Tak Bóg postanowił, że ci, którzy są na tym miejscu, część dzisiaj ich nie ma, ale którzy jesteśmy, zgromadzamy się na tym miejscu jako społeczność, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy jedni od drugich zależni. Dlatego módlmy się, dlatego błogosławmy jedni drugi. Dlatego jeżeli widzisz, że brat twój upada, Jan pisze, módl się, wołaj do Boga. Słowo Boże w księdze proroka Izajasza jest zapisane, choć Izajasz żył jeszcze wcześniej, ale jest zapisane takie słowo, nie dajcie Panu spokoju, dopóki nie odbuduje murów Jeruzalemu. To jest mowa. I jakże oni płakali nad ruinami, wcześniej grzeszyli, wcześniej były takie inne rzeczy z życia historii. Ale mówię, nie dajcie. I tak samo w naszym życiu. Nie dajmy, gdy widzisz, że brat upadł. Nie daj Bogu spokoju. Stawaj w modlitwie przed Bożym obliczem, aby ratować człowieka. Bo mówię, często zamiast się mocno trzymać naszego ratownika, zamiast mocno się go trzymać, to często te więzy popuszczamy, folgujemy sobie w życiu i później przychodzą problemy. Ale Bożym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy doszli do końca. Bożym pragnieniem jest to, abyśmy byli zwycięzcami w naszym życiu każdego dnia. Aby gdy staniemy przed Jego obliczem, zawołamy, On wysłuchał naszej modlitwy, wyciągnął swoją przemożną rękę i abyśmy oglądali Jego chwałę. Ale to, drodzy bracia, drogie siostry, zależy też od nas. Czy mamy tą miłość do brata, tą miłość do siostry? Czy jestem w tej miłości gotowy poświęcić choć troszkę czasu, aby stawić się jedni za drugimi? Chcę was do tego zachęcić. Chcę was też i prosić o to, abyśmy wołali jedni za drugimi. A Wszechmogący Bóg
będzie objawiał swoją chwałę pośród nas. Bo Jemu to będzie miłe. O, to jest Kościół. To jest zbór, że oni nie są obojętni, że jedni drugich pilnują, nie ku złemu, aby wytknąć mu upadki i tak dalej, ale ku temu, aby ratować jedni drugich. Jest ta miłość pośród nich. Amen.